Hoka, hej, się widziało Janusz Pijanka z serii Komentujemy Janka. Kochani, piję sobie kawkę z McDonaldu, oglądałem filmy Janka, zwłaszcza ten ostatni, jak rozmawiał ze swoją córeczką. Powiem wam, że trochę nawet mu zazdroszczę, bo ja jeszcze nie mam dzieci, a mieć dziecko to jest wspaniała rzecz. Wspaniała idea w ogóle. Ale jestem tak trochę podłamany, bo kurczę, wiecie co, szkoda mi tego Janka. Tak powiem wam prawdę. Ale no, też nie ukrywajmy, że Janusz tak popsuł to wszystko, nie? Kurde, może ja wyłączę ten zapłon, poczekajcie. Janusz, nie wiem, czy jest chory psychicznie, czy po prostu taki styl życia sobie obrał, ale powiem wam, że no szkoda mi tego chłopa, szkoda tego dziecka. Fajnie by było, gdyby się ogarnął, bo kibicuję mu i tak jakoś. Powiem wam tak szczerze, że przeszła mi ochota na komento. Po tym filmiku, jak on z dzieckiem rozmawiał przez telefon, to mi trochę ochota przeszła na komentowanie jego i chyba... Albo nie wiem, mam doła... Albo za chwilę usunę kanał, bo po prostu to jest bez sensu. Facet jest psychicznie chory, albo po prostu leniwy i woli kombinować. I... Szkoda tego dziecka. No widać, że jest jakaś inicjatywa ze strony Ukraińców. Pozwalają mu na rozmowy. I no gdyby wziął się w garść, no facet, słuchajcie, facet, dobrze wiecie, jeżdżę na tirach, zarabiam 7,5. Tysiąca do 8 różnie te wypłaty są, bo tam i podatek wchodzi, i tam liczą się też kilometry, inne takie parametry. No to przecież Janusz ma prawo jazdy. Ma wszystkie badania aktualne. On to raz na 5 lat robi się tak zwane odświeżenie kwalifikacji. Kilkaset złotych to kosztuje. Janusz ma zrobione. Mógłby jeździć. Weekendy być w domu, zarabiać dobre pieniądze, wysyłać na Ukrainę, jeździć na tą Ukrainę de facto, czy ściągnąć ich tutaj, przecież on ma swoje mieszkanie prywatne, no ale ma zadłużone, nie płaci, komornicy, weźmy pod uwagę jeszcze YouTube'a, chce zarabiać, no ale jak on konta w banku nie może mieć. No facet namieszał w swoim życiu konkretnie i tak naprawdę tego dziecka mi szkoda, no po prostu tak... Odbieram ten filmik tak, że Janusz, kurde, na kapitał próbuje zbić na dziecko. No, zamiast z dzieckiem porozmawiać, to on tu kręci film. Powiedz coś dla moich youtuberów. No, kurde, wiecie co? Aż się nóż po prostu otwiera w kieszeni. Nie? No, tak nie powinno być. Janusz, jeśli mnie słyszysz, jeśli oglądasz moje filmy, to chłopie, no ogarnij się trochę. Pójdź sobie do pracy na tiry. No może tego YouTube'a warto pociągnąć. No ale kurde, jesteś... Dla dobra tego dziecka powinieneś się ogarnąć. I któryś tam w komentarzu fajnie ci napisał, że może faktycznie zacząć by wszystko od nowa. Ta kobitka na tej Ukrainie nie brzydka jest. Ładna, piękna kobieta. Trochę zaniedbana, bo tam wiadomo, tak, jak nie ma tych pieniędzy, to kobietka zawsze jest zaniedbana. No ale Janusz, kurwa, z całym szacunkiem dla ciebie, ale weź się ty chłopie za siebie i weź ogarnij, uratuj twoją rodzinę, bo jest tego warta. Nie ma sensu jeździć na jakieś darmowe ochłapy, tak? Naprawdę.